Pragnę dzisiaj podzielić się pewnymi refleksjami dotyczącymi Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu, które z pewnością wszystkim jest znane, w sensie, że taka książka w ogóle istnieje. Najczęściej mamy takie wyobrażenie, że są to księgi, które gdzieś tam kiedyś powstały i często, zwłaszcza w człowieku młodym, rodzi się pytanie, a na ile jest to, gdy chodzi o same księgi, tak tożsame z tym, co było na początku, kiedy powstawały i na ile możemy powiedzieć dzisiaj, czy to, co dziś sięgamy po w samej księdze, jest tekstem, który dokładnie wiele tysięcy nawet lat temu powstał. Do 1947 roku dysponowaliśmy tekstami mniej więcej z X wieku po Chrystusie. To jest około roku 1000 z kodeksów, które do dzisiaj są zresztą używane w języku hebrajskim. W 1947 roku zaszły wydarzenia, które zrewolucjonizowały i przesunęły ten czas na ponad 1000 lat w przeszłość, wstecz, kiedy w 1947 roku przypadkowo Beduini, którzy zajmowali się wypasem kóz i owiec na zachodnim brzegu Morza Martwego, odkryli tajemnicze groty, w tych grotach dzbany, a w dzbanach zwoje. Zwoje zawierające tajemnicze teksty. Początkowo, nie znając w ogóle, jaką mogą mieć wartość te znalezione zwoje, starali się je sprzedać kupcom w Betlejem, a tam powoli rozchodziła się wieść, że są to bardzo ważne i bardzo cenne rękopisy, poddane badaniom na Uniwersytecie Hebrajskim, poddane badaniom w Szkole Biblijnej Francuskiej. Okazało się, że zawierają teksty i biblijne, i teksty spoza Biblii, i teksty tajemniczej wspólnoty, która niedaleko miała najprawdopodobniej swoją osadę. Wraz z tymi tekstami, kiedy badano dokładnie ich zawartość, okazało się, że są one tożsame z prawie niemal wszystkimi księgami dotychczas znanymi w języku hebrajskim i w języku aramejskim. Niektóre z nich, jak na przykład Księga Tobiasza, gdzie przypuszczano, że istniał tekst hebrajski, okazało się, że ten tekst zachował się prawdzie w odmianie aramejskiej, ale dotychczas znano tylko teksty w języku greckim. Co więcej, powiązano właśnie znaleziska tych rękopisów z osadą, której ruiny znajdowały się niedaleko z jaskiń i grot, w których były rękopisy. Skrupulatne i szczegółowe badania prowadzone w latach 50. przez dominikanów i niektórych archeologów spoza także zakonu dominikańskiego wykazało bez jakichkolwiek wątpliwości, że była tam osada na kilkadziesiąt osób, które prowadziły tryb osiadły i zajmowały się bezpośrednio także czytaniem i kopiowaniem tekstów, które właśnie później znalazły się w tych grotach. Najprawdopodobniej, bo oczywiście te powiązania są dzisiaj także szeroko dyskutowane. I choć to znalezisko miało miejsce, jak widzimy, prawie 70 lat temu, to do dzisiaj odkrycia i badania nad tekstem zrewolucjonizowały także znajomość Ksiąg Pisma Świętego i otworzyły także szeroką także ścieżkę do badania tekstów, które dzisiaj mamy i są dostępne w Starym Testamencie, a jak okazuje się z farmy wykopalisk, to wspólnota, o której mówimy, tak zwana wspólnota Esteńczyków, która istniała za czasów Jezusa, która istniała mniej więcej roku 70 po Chrystusie do momentu, kiedy armia rzymska spacyfikowała totalnie ten teren, także pozostawiło pewne dziedzictwo, w sensie informacji o nich. Do dzisiaj zachowały się właśnie te rękopisy, które znaleziono w grotach Qumran. To nazwa wywoławcza tej właśnie osady, gdzie archeologowie dokonali tych niesamowitych także znalezisk. Jaki to ma wpływ na czytanie Pisma Świętego? Jak powiedziałem na początku, to przesunęło czas najstarszych rękopisów, które są w posiadaniu chociażby dzisiaj Izraela i Muzeum Księgi w Izraelu, radykalnie wstecz i poprowadziło także do ponownego odczytania także wielu ksiąg i tradycji w świetle zachowanych tam innych ksiąg, które nie wyszły w skład kanonu Starego Testamentu. To tak zwana literatura
henochiczna, która opowiada między innymi o upadku aniołów. To pisma samej tej wspólnoty, opisujące walkę dobra ze złem i oddające także klimat duchowy, w jakim powstawały księgi Nowego Testamentu, w jakim miały miejsce wydarzenia nowotestamentalne. Ktoś powie, to tylko historia, to tylko archeologia. Myślę, że to coś więcej, ponieważ uzmysławia nam głębokie zakorzenienie, że słowa te zawarte w Piśmie Świętym to nie ludzki wymysł ostatnich kilkudziesięciu, kilkuset lat, ale głębokie zakorzenienie są w wierze narodu wybranego i tych, którzy otworzyli się na orędzie o Mesjaszu, Jezusie Chrystusie.